Przez wiele lat spotykaliśmy się podczas tygodnia zrównoważonego transportu, a teraz spotykamy się w czasie tygodnia europejskiego mobilności. W tym roku pod hasłem lepsze połączenia. No i nie może być lepszego połączenia oczywiście niż rower. Jest jak najbardziej mobilny i przede wszystkim ekologiczny, a o to chodzi w idei zrównoważonego transportu i mobilności. Bardzo się cieszymy, że Państwo, że frekwencja dopisała. No jesteście dzielni jak co roku, no cóż Wam powiem, tak. Bardzo się cieszymy. Cały tydzień, tylko jeszcze wspomnę, że w bibliotece cały tydzień trwają różne wydarzenia, będą się dziać różne wydarzenia. Zapraszamy na naszą stronę internetową. Przedstawię może pokrótce tak trasę, jak pojedziemy. Więc pojedziemy, tu wyjeżdżamy z miasta w kierunku osiedla Kątyn przez ulicę Partyzantów, następnie ulicą Leśną, Polną, Kopaniną wjeżdżamy do lasu i jedziemy w stronę Grobli. Z lasu wyjedziemy koło Ocynkowni Śląsk i tam proszę o zachowanie szczególnej ostrożności, pojedziemy no 400 metrów, 300-400 metrów drogą wojewódzką, policja będzie zabezpieczać, ale każdy też musi uważać i patrzeć na swoje. Jedziemy tylko prawą stroną na drodze publicznej, nie przekraczamy osi jezdni i uważamy. Każdy musi jednak uważać, bo po prostu, żebyśmy dojechali szczęśliwie. Następnie jedziemy przez miejscowość Żarki do miejscowości Zagórze i potem z Zagórza cały czas drogą już asfaltową pojedziemy aż do Chrzanowa tutaj na Kierku. Na Kierkowie zrobimy nawrót i potem w stronę Pabloku do szkoły numer 5. Wystartowali, pisk, oto nasz był.